Cześć kochani, dzisiaj z nami jest wyjątkowy gość, Dawid. Ja bym chciał zapytać się, kim jesteś, czym się zajmujesz, opowiedz nam coś wspaniałego o sobie. Jasne, więc jestem rzecznikiem patentowym, jestem też inżynierem i przedsiębiorcą, więc pomagam w tych trzech w sumie dziedzinach, można powiedzieć, klientom i od strony projektowej, i od strony patentowej, no i też pomagam im spieniężyć później temat, który opracowywują. Czyli dobrze zrozumiałem, że jesteś człowiekiem, który pomaga ludziom zmonetyzować ich pomysły? Tak. No ale to Dawid, jak to jest? Bo to, wiesz, ktoś z boku powiedziałby, ale gówniarz, młody chłopak, jak ty możesz mi pomóc w robieniu biznesu, skoro ja mam powiedzmy 50 lat, nie? Jak u ciebie działa? No właśnie to jest moja klątwa, można powiedzieć, bo ja w sumie firmę założyłem już 7 lat temu i wtedy w ogóle miałem przewalone, teraz już to jest trochę lepiej. Okej, okay, czyli to jeszcze młodziej wygląda. Tak, dokładnie. Natomiast wiesz co, bronię się, wydaje mi się, swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, tym, że jak klienci do mnie przychodzą na konsultacje, to czasem mi mówią, że o kurczę, ale pan młodo wygląda, no i później jak się dowiadują tych wszystkich rzeczy, których się dowiedzieli, no to jednak już ta rozmowa, jakby wiedzą, że zapłacili za coś dobrego, nie? Że ta jakość była ok i chcą dalej współpracować i to nie jest kompletnie żadną barierą. Być może na początku trochę to przeszkadzało, bo słyszało się to często, teraz już jest tego mniej. Okej, mniej, ale to się dalej będzie pojawiało. Samym przykładem jest to, że ja o to zapytałem, ale właśnie po to jest ten film, żebyśmy rozwijali raz na jakiś czas młodzi ludzie, kreatywni, może po prostu mają dar, dobre geny. Po mamie, po babci, po tacie, skąd? Po dziadku. Po dziadku, nie? Tak. Niesamowite, no ale po dziadku nie masz umiejętności. Powiedz mi, core twojego biznesu, naświetl na myśl, bo rozumiem, że to nie jest jeden biznes, jest ich kilka. Chciałem, żebyś po kolei poopowiadał o tym, w czym jesteś najlepszy. Jasne, to może w sumie opowiem ci, jak do tego doszło, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem, bo wydaje mi się, że to jest taki odpowiedź na twoje pytanie. Mhm. Więc miałem w ogóle iść na medycynę, ale mi się jakoś odwidziało i skracając tę historię poszedłem na inżynierię, konkretnie automatykę i robotykę, później mechanikę i budowę maszyn, no i zostałem w ten sposób inżynierem, ale jednak zrozumiałem, że żeby osiągnąć i zrealizować swoje cele życiowe, no jednak będę potrzebował więcej gotówki na te cele, no i uznałem, że no jednak jako inżynier nie zarobię tyle, ile chcę, więc zostałem przedsiębiorcą. No i szukałem pomysłu na siebie, miałem wtedy umiejętności techniczne, no i założyłem biuro projektowe i to jest pierwsza firma, którą do tej pory rozwijam, już może pod inną formą prowadzenia tej firmy, ale ciągle jest to rozwijane. No i pojawiła się kancelaria patentowa, rodzinna nasza kancelaria patentowa i tam mnie namówiono do tego, żebym został rzecznikiem patentowym właśnie. W sumie nie chciałem, ale ostatecznie mnie do tego namówili i dzisiaj tego kompletnie nie żałuję, więc jest taki przykład, że czasem ma to pewien plus, nie? Że się na to zdecyduje człowiek, co tam ci starszyzna mówi. No i dzięki temu powstała właśnie marka Wynalazca TV, która pomaga w ochronie patentowej projektów, w ochronie znaków towarowych. No i biuro projektowe, które te projekty po prostu tworzy dla klientów, więc jeżeli ktoś ma pomysł na jakiś produkt, no to my go od A do Z, można powiedzieć, robimy, klient dostaje gotowy temat do weryfikacji, do sprawdzenia, no i później pomagamy mu też w tych pierwszych etapach, żeby rozpocząć sprzedaż. Sam mam kilku partnerów, jestem w kilku projektach partnerem, gdzie sprzedajemy różne produkty, robimy to już od 1,5 roku, więc nie jest to jakoś długo, ale uczymy się po prostu tego procesu. No i dzisiaj, jeżeli klient przychodzi do mnie na konsultację taką patentową, to tak naprawdę omawiamy jeszcze kilkanaście różnych rzeczy, bo się okazuje na przykład, że jakiś tam produkt wymaga certyfikacji po drodze, albo że jego wytwarzanie będzie bardzo drogie i pomimo tego, że przyszedł ktoś na konsultację z rzecznikiem patentowym, to dostaje ode mnie jeszcze te dodatkowe informacje i to czasem powoduje, że osoby nie kontynuują tych projektów, bo tak to by poszli po patent i by się na tym skończyło, a nie zrobiliby tego, bo koszty by ich przerosły na przykład, nie? Okay. Więc to jest takie od razu zderzenie się z rzeczywistością po takiej rozmowie ze mną. Czyli to jest tak, słyszycie, ten gościu może uratować wam biznes albo życie, bo to jest tak, że będą nas słuchać młodzi, ale też starzy ludzie. Mhm. Ludzie, którzy stworzyli coś wyjątkowego i teraz nigdy nie rozbili się o ścianę rzeczywistości. Mhm. Nie, ty jesteś tą ścianą rzeczywistości i mimo młodego wyglądu wiesz, że to jest proces, etap wielowątkowy. Powiedz mi, czy to jest osiągalne, ta konsultacja, czy ona jest osiągalna dla przeciętnego zjadacza chleba? Można z tą się spotkać? Ile kosztuje takie spotkanie, pogadanka, jeśli chcesz powiedzieć? Jasne, oczywiście, to nie jest żaden problem. W tym momencie jestem jeszcze dostępny dla swoich
klientów przyszłych, którzy jeszcze ze mną nie współpracują. Natomiast tak jak Ci wspomniałem, ja rozwijam produkt i to powoduje, że spotkanie ze mną jest coraz droższe i pamiętam, że kiedyś miałem takie marzenie, żeby konsultacja ze mną za 1000 zł to było coś niewyobrażalnego dla mnie. I wyobraź sobie, że zrobiłem to rok temu, zmieniłem tę cenę, bo coraz więcej robiłem i w końcu mamy w tym momencie 990 zł około netto. Więc brutto jest to ponad nawet 1000 zł. Okay. I jest to duży wydatek moim zdaniem. Warty takiej na pewno przemyślenia tej decyzji, czy się spotykać z jakimś młodo wyglądającym gościem i dowiedzieć się coś na temat tego projektu. Ale klient nie dostaje też tylko tego po takiej rozmowie, bo dostaje też ode mnie taki plan wdrożeniowy, omówienie wideo tego projektu, jak ja bym to zrobił, daje tam kilka różnych dróg. No i tak to po prostu wygląda, nie? Że w tym momencie klienci się umawiają na tą konsultację i wtedy realizujemy projekt. Jednocześnie ta większa kwota odsiewa, mówiąc tak trochę brutalnie, te osoby i te projekty, które pewnie by się skończyły porażką, bo jeżeli ktoś nie ma tego 1000, to nie ma większej ilości gotówki na wdrożenie produktu. Tak, Dawid, przemawia przez Ciebie przede wszystkim rozsądek, bo wielu ludzi ma przepiękne wizje, to są takie właśnie z szablą na czołgi, że zostaniemy drugim Facebookiem i tak dalej, to kłamstwo. Za 1000 zł możecie wziąć sobie, przekierować ludzie odpowiedzialność na naszego nowego gościa dzisiejszego i zapytać go, Dawid, czy się da zrobić to w prawo, w lewo, czy na przykład takie rzeczy nie istnieją już gdzieś w świecie. Mówię o patentach, bo bardzo często wydaje nam się, że coś wymyśliliśmy nowego, a dużo ludzi mówi, wszystko już było tak naprawdę, tylko pewne rzeczy nie były spisane. Ale wiesz co, myślę, że to już wiemy, że młodzi ludzie mogą teraz do Ciebie się zjawić. Powiedz mi, jak to zrobić, bo wielu ludzi obawia się, że mimo tego, że trafi do eksperta, to trafi na kogoś takiego jak Albert Einstein, który moim zdaniem wcale nie był wynalazcą, tylko był złodziejem, bo popracował w biurze patentowym i kradł te wszystkie pomysły, bo to mówi, że są jego. Czy będziesz drugim polskim Albertem Einsteinem, Dawid, czy trzymasz tajemnicę i język za zębami? Muszę trzymać ten język za zębami, jestem rzecznikiem patentowym i to jest taka już pierwsza rzecz, która powoduje, że przynajmniej powinienem, rzecznicy powinni to robić. Druga rzecz, którą oferuję klientom, ale tak naprawdę ja w to nie wierzę, to są umowy o poufności. Moim zdaniem każdą umowę o poufność można sobie obejść. Tak, tak. Więc NDA-ki to się nazywa? NDA-ki, tak, dokładnie. NDA-ki, no. No i to jest taka prawda, że klient musi zaufać, nie? Klient widzi dobre opinie w zasadzie o nas. To, co robimy, to, że wdrożyliśmy kilka produktów, to też jest jakiś tak zwany dowód społeczny, moim zdaniem, że robimy swoją robotę, że sprzedajemy, że mamy sukcesy, no i to powoduje, że ci klienci się decydują na współpracę z nami. A w tym momencie, no to już też da bardzo dużo z poleceń klientów przychodzi i od niestety 2 lat się już nie reklamuje. A na szczęście może z drugiej strony mogę rozwijać te produkty, a mam cały czas robotę przez te usługi nadal. Dobra, czyli zastanawiałem się teraz nad tym, jak poszerzyć krąg możliwości. Bo wiem, że słucha nas wielu ludzi, tak zostało to przygotowane nagranie, że ono jest odpowiednio spozycjonowane, że ludzie, którzy będą chcieli trafić na kogoś, kto im pomoże, na jej nowej drodze biznesowej albo na nowej drodze pomysłu biznesowego, będą do Ciebie walić drzwiami i oknami. Skoro Ty nie masz czasu, chociaż mamy tam wynalazca.tv, dobrze tak, powiedziałem? Tak, tak. Będziemy mieli tam adres, to może być tak, że się odbiją od ściany. Powiedz mi, czy by była możliwość na przykład skalowania Twojego biznesu? Czy Ty jesteś jedynym człowiekiem, który może te rzeczy robić, czy możesz mieć większą rzeszę przedstawicieli albo konsultantów, którzy będą robili takie rzeczy? Bo być może ktoś młody się tutaj pojawi, ktoś nas ogląda, mówi, ty, ja też chcę to robić, nauczę się od najlepszych. To nie jest też tak, że jak ktoś się dostaje na konsultację albo po prostu ją odbywamy, to ja mówię pewnego dnia już nie współpracujemy, bo coś tam. Tylko staram się tego człowieka do końca po prostu ze sobą, no być z nim, tak? Jak czegoś potrzebuje, to się tam umawiamy na telefon i pomagam tej osobie, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli też się decydujemy na współpracę, to ten kontakt jest wiadomo ciągły, nie? Bo jakieś tam etapy się realizuje tego projektu, więc co tydzień staramy się też klientom dawać aktualizacje. Ja też mam zespół oczywiście, nie jestem sam w firmie, tylko mamy zespół i tutaj pracownik na przykład odpowiedzialny za etap prototypowy, co tydzień daje znać klientowi, co się dzieje z projektem, nie? Więc tak to mniej więcej wygląda. A ja muszę zastopować. Etap prototypowy, dla Ciebie coś normalnego, dla nas ciekawa rzecz, bo mówimy tak, wymyśliłem nowy długopis, który będzie zmieniał kolory po każdym kliknięciu, nie? Mówię, to jest prosty pomysł, wychodzę do Ciebie z patentem, a Ty mówisz, słuchaj, są etapy tego. Jakie to są etapy? Czy byłbyś w stanie podzielić nam na najprostszą rzecz, nawet na tym zwyczajnym długopisie? Jakie to są etapy? Co ja mogę oczekiwać, kiedy do Ciebie trafię? Jasne.
Jasne. Wiesz co, no to na początku najczęściej są etapy tak zwane analityczne, czyli zweryfikować w ogóle, czy ten pomysł ma sens. Ja tutaj klientom podaję kilka takich przykładów, jak oni mogą zweryfikować, czy ktoś to w ogóle kupi, jeszcze nie mając tego produktu w ogóle zrobionego. Więc to jest taki rzecz podstawowa jak dla mnie. Drugi temat to są badania patentowe, czyli sprawdzić, czy ten pomysł w ogóle jest twój, czy nie ma na to patentu przykładowo. I tutaj na przykład 50-70% pomysłów zabijamy pod względem patentowalności. Serio? Nie mówię o tym, że on jest chroniony w Polsce, ale jeżeli już jest opublikowany, to ja nie mogę uzyskać na przykład patentu na to, no bo ktoś to już zrobił, nie? Czyli nawet 70% patentów, które do was trafia, upada na tym etapie? Upada na etapie tym, że nie, ty nie uzyskasz patentu na ten długopis, nie? Ale czy zasadzie... nie macie pomysłów jakiegoś takiego, na przykład, słuchaj, to nie będzie długopis, w takim razie zrobimy z tego pióro. Czasem tak wymyślamy, jasne. Czasem tak wymyślamy, jeżeli widzimy takie możliwości, to oczywiście, jeżeli to też jest uzasadnione pod względem, nie wiem, biznesowym, czy tam właśnie produkcyjnym, to na takie pomysły też wpadamy i sugerujemy klientom. No i później dopiero po tych wszystkich etapach analitycznych jest pytanie, czy robimy zgłoszenie patentowe, a potem prototypujemy, czyli bawimy się w ten projekt, wytwarzamy jakieś tam pierwsze sztuki, czy jednak zaczynamy od etapu prototypowania, robimy pierwsze próby, wytwarzamy produkt w wersji zadowalającej, dopiero wtedy patentujemy i wypuszczamy produkt na rynek, na samym końcu. Ale mówisz, robimy prototyp, to ty jakby nadzorujesz proces robienia prototypu, czy wy go robicie swoimi siłami? Zależy, jakie, co to jest i czy mamy dane kompetencje lub maszyny, ponieważ jeżeli kompetencji nie mamy, to ich szukamy. Mam taką klientkę, którą właśnie w ten sposób obsługuję, ja osobiście, gdzie szukamy firmy, nawet nie firmy, tylko naukowca, który dobierze nam materiał. No i po roku udało nam się, myślę, znaleźć, dosłownie w tym przedwczoraj dostałem zdjęcia próbek, które goście zrobili i będą nam wysyłać je, więc jest to pewien sukces po tym czasie. Robiliśmy też dla tej klientki próby, ale z Chińczykami, bo my nie mieliśmy kompetencji zrobienia tego, a w Chinach było najtaniej wykonać próby. No i dostawała kilkanaście sztuk, no ale jej nic nie przypasowało i dlatego potrzebowaliśmy jednak naukowca, żeby on dobrał materiały, ponieważ my nie jesteśmy materiałoznawcami. Natomiast jeżeli to są jakieś takie prostsze tematy, które możemy szybko wykonać u siebie, to oczywiście my też mamy pewne maszyny i możemy coś zrobić, żeby było szybciej. I też mam przykład takiej klientki, gdzie cały produkt jesteśmy w stanie dla niej zrobić, nawet później sprzedawać dla niej, nie? W sensie, że jak ona będzie sprzedawała, to my możemy jej wytwarzać go przez jakiś czas. Pomagacie kompleksowo od A do Z. Tak, od A do Z, również z takim właśnie wsparciem, jeżeli widzimy, że w Polsce to będzie drogie, to szukamy w Chinach, nie? Bo tak, żeby po prostu budżet klienta jak najlepiej wykorzystać. No ale Chiny robią teraz wszystko, karmią cały świat, ale to dziwne, właśnie to magia, kochani, magia Asbiro. Ja zajmuję się targami, Dawid zajmuje się poszukiwaniem specjalistów. U nas metalurg, mówię u nas, na targach metalurgicznych w Kielcach mamy dostępnych. Gości od plastiku mamy, od plastiku, więc fajnie, że się w ogóle spotykamy, bo może okazać się, że czasami te dwa uściski dłoni, jesteś od kogoś, kogo poszukujesz ty teraz, a ja mam do niego numer telefonu, w ogóle piszemy sobie czasami informacje. No ale dość o mnie, chodzi przecież o tym nie takim już młodym człowieku, chcielibyśmy opowiedzieć coś innego. W czym jest tak naprawdę zarobek w waszej firmie? Na czym wy najbardziej zarabiacie? W tym momencie na usługach. To jest taka nasza główny core biznesowy, ale powolutku to się zmienia w produkty. Mamy taki fajny sukces z klientami, gdzie już sprzedaliśmy ponad 1000 sztuk tego produktu, czyli to będzie ponad 300 tysięcy obrotu na jednym produkcie, więc jest to, wydaje mi się, spory sukces. Złotych, euro? Złotych. Mówimy złotych. O kasie, na razie to... złotych, na razie złotych. Coraz więcej dystrybutorów, mieliśmy też sukces, gdzie influencer wziął ten produkt i uzyskał w sumie na swoich social mediach 2 miliony wyświetleń. Za granicą chciała kupować ten produkt, ale my kompletnie nie byliśmy na to przygotowani. A, i straciliśmy. Klątwa urodzaju. Tak, dokładnie. Nie byliśmy przygotowani na taki sukces, że to będzie taki viral. No i tam na pewno dużo się straciliśmy, bo po prostu klienci nie mogli tego kupić, nie? A domagali się? Tak. Pisali na maila, próbowali, nawet niektórzy robili takie manewry, gdzie strona nie była przetłumaczona w ogóle po angielsku nawet, nie? Była po polsku. Więc ja sam byłem w szoku, że ludzie kupują tak na obcej stronie, nie? Jacyś goście z Chorwacji nawet mieliśmy klientów. Potrzymajmy jeszcze ich na pięciu. Rozumiem, że wysyłają linki, zdjęcia z dziećmi. Chcemy to dla tego dzieciaka. Tak. Mniej więcej tak. Ale to byli tacy agenci, którzy nawet wpisywali, że adres dostawy jest Polska jako kraj, a swoje dane adresowe gdzieś tam, wiesz, takie dzikie nazwy, nie? W formularzu było tak rozpisane, że można tylko Polskę było. I musieliśmy przez to ręcznie potem korygować te faktury, pisać do nich, że to się nie da kupić, że sorry, jak coś to musimy, wiecie, taką fakturę zagraniczną, proformę zapłacicie i wysyłamy, nie? Ale samo to, że to mówisz, to okazuje, że wy siedzicie w tym core. To nie jest tak, że nagle klienta zostawiacie, słuchaj, twój problem, wymyśliłeś ten, ustalamy długopis, nie? I to jest teraz twoje zmartwienie, tylko wyście wzmocnili siły, pewnie mniej spałeś, mówisz, kurde, co z tym zrobić?
nie? To znaczy się, ja akurat w tym produkcie jestem wspólnikiem, nie? I ja na przykład odpowiadam teraz za utrzymanie stanu magazynowego i e-commerce, a wspólnicy odpowiadają za sprzedaż dystrybutorów i szukanie influencerów, którzy będą ten produkt promować. No a jeżeli byśmy zeszli właśnie na tor tego produktu, no to jest to urządzenie dla elektryków, Scrobber się nazywa, scrobber.com, i jest to urządzenie, które pozwala bardzo szybko zeskrawać wystającą część puszki elektrycznej, no bo czasem jest tak, że trzeba nożyka użyć lub diaksa, a my mamy urządzenie do wiertarki, które jest po prostu narzędziem dla elektryka, że wkłada to narzędzie i noże obkrawają puszkę, skrawają, więc to nazwa Scrobber. Czyli normalnie wkładam to zamiast wiertła, dokręcam? Mniej więcej tak, mniej więcej tak. No. Robiło się na budowlance, nie? No, robiło się to. Kto nie wie, co to wakacje nad morzem, to właśnie piasek, woda i betoniarka, nie? To jest najwspanialsza rzecz. No tak, ale wiesz co, jawi się to, że da się z każdego pomysłu zrobić pieniądze w tym kraju w takim razie, dzięki twojemu zespołowi. Myślę, że nie z każdego na pewno, ale póki co jest okej, nie? Bardzo dużo zależy od zespołu na pewno i od klienta samego, nie? Często to jest tak, że ja widzę, że produkty osiągają porażkę przez klienta po prostu, bo z jednego powodu albo z drugiego. Pierwszy powód najczęstszy to jest kasa, że się skończyła i na przykład nie ma kasy na zrobienie partii pierwszej produkcyjnej albo gdzieś tam ugrzęźnie to na etapie prototypowym, bo trzeba coś zmienić, trzeba kolejny prototyp wykonać i już kasy nie ma. Czyli to jest ten pierwszy etap takiego powiedzmy MVP, tak? Że robimy taki podstawowy produkt, który na przykład pójdziemy z nim do inwestorów albo już wpuścimy na rynek, żeby zobaczyć, jak go optymalizować. Tak, dokładnie tak. I to jest dla młodych przedsiębiorców, ale też takich świeżych może, bo niekoniecznie młodzi przedsiębiorcy będą i uwalacie tutaj, myślisz, połowę, czy więcej nawet niż połowę, bo to jest taki główny, kluczowy etap MVP. Wiesz co, kiedyś więcej bym powiedział, z 70% tak projektów się kończyło, że klienci po prostu odpuszczali z jakiegoś, no z powodu kasy, no mówiąc prosto. Kasa. Natomiast teraz dzięki temu, że właśnie mamy ten filtr taki większy i też przygotowuję klienta na konsultacjach, że słuchaj, no na ten pomysł musisz mieć, nie wiem, z 50 tysięcy delikatnie mówiąc, nie? Do 100 to spokojnie licz, jak nie masz, to nie rób tego, nie? I klienci mając już tą informację, wiedzą, że okej, mam odłożone, no to spróbujmy, nie? Jestem gotowy, żeby to zrobić i będziemy to realizować. No i wtedy te projekty się ciągną faktycznie, bo to nie jest nigdy tak, że zrobisz produkt w rok, taki bardziej skomplikowany oczywiście mam na myśli, ale no i są, te produkty wychodzą po prostu i widzą to światło dzienne i się sprzedają po prostu, żeby zrefinansować sobie te koszty wszystkie poniesione. Dawid, ja pomyślałem sobie troszkę inaczej w twojej kwestii, bo bardzo często jest tak, że ludzie, którzy są pod presją, pod kreską, zrobili coś wyjątkowego, trafiają do hegemona, do banku, potrzebują kredytu, nie? Powiedz mi, czy wasza opinia, którą można za śmieszne pieniądze z tego, co słyszę, kupić, może dopomóc mi w dostaniu kredytu na kilkadziesiąt milionów? No bo jeśli wy się tym zajmujecie, macie sukcesy i ty określisz, ok, ten biznes da się zrobić, to ja mogę z takim dokumentem, z pieczątką podpisaną przez ciebie pójść do banku, powiedzieć, oprócz biznesplanu, oprócz modelu biznesowego mam opinię Wynalazcy TV, jest to i to, tutaj to nie jest jakaś strona internetowa, tylko to są fachowcy, mają takie a takie sukcesy, banku dawaj 10 baniek, nie? Bo się uda. Wiesz co, żaden klient jeszcze mnie o to nie poprosił i nie wiem, czy bym chciał wziąć taką odpowiedzialność za ten temat. Zmusimy go do tego, mówię ci jako Asbiro, nie? Zmusimy go, bo to, tu siedzi król twoich pieniędzy. Wiem, ale wiesz co, ja jestem zadowolony z tego etapu, gdzie jestem i nie zależy mi na tym, żeby robić tak dobrze aż klientom, żeby on się ładował w kredyt. Wiesz o co chodzi, bo potem to się zostaje. Jakby ktoś chce robić kredytem, to jest jego decyzja i ja raczej nie chciałbym w tym uczestniczyć, szczerze mówiąc, nie? Wolałbym zająć się swoją działką i zrobić to dla niego jak najlepiej. Mnie nie interesuje, skąd te pieniądze będą, ważne, że będą, bo muszą być po prostu, żeby coś zrobić. No i raczej w tym momencie taką mam opinię i bym ale się posadził. Fajnie, że się nie zgadzamy, powiem ci, bo wiesz co, to używanie dźwigni tego lewaru, właśnie tym jest ten zespół, tym jest ta społeczność, nie? Że rozmawiamy o rzeczach, jakie są możliwościami, no bo rzeczywiście, jak jesteś z getta, no to możesz walczyć na gołe pięści, nie? I tak dalej, nie dostaniesz kredytu w banku, ale jak jesteś w miarę ogarniętym gościem, jeszcze masz odpowiednie pieczątki, a nie daj Boże znajomych, no to możesz pójść do banku na bańkę i dostać kredyt na robienie szafek, nie? Mam takich wielu tutaj przedsiębiorców, którzy zaczynali używając cudzych pieniędzy i myślę, że nie tyle ja jestem tutaj od nauczania kogokolwiek, ale po prostu zadajemy kolejne pytania, nie? Bo to jest kolejne takie pytanie. Ludzie mówią, nie mam kasy, może on by mi dopomógł, może komuś to, wiesz, doda wiatru w skrzydeł. Bo tak, twoje pozytywne nastawienie, wasze sukcesy, ale bardzo ludzie często mówią, że sam pomysł
To nie są pieniądze, nie? Myśmy też położyli za ćwierć miliona złotych, koncepcję taką aplikacji, która była super pomysłem. Pomysły są fenomenalne, wszyscy mówili, tak, fajny pomysł. No ale doszliśmy do wniosku na tym etapie, powiedzmy MVP, że musielibyśmy razy 7 dołożyć do tego i też nie będziemy mieli pewności. I jeśli trafilibyśmy na ciebie, no to dalibyśmy 1000 złotych, nie? Prawdopodobnie byśmy nie mieli tego problemu. Bardzo możliwe, bo powiedziałeś, że ja pozytywnie podchodzę do tematu. No właśnie nie. Ja staram się tak gości na ziemię sprowadzić. Nie? Bo do mnie przychodzą klienci, co pan myśli o tym pomyśle? Kupiłby pan? Ja mówię, no nie, ja nie jestem grupą docelową, więc powiem panu, że nie wiem, ale ja tu widzę taki problem, taki, tutaj tyle kasy trzeba na to, tutaj certyfikację mamy CE, jeszcze musi być oznaczenie na tym produkcie, bo mamy elektronikę. I już na przykład nam się robi na dzień dobry 20 tysięcy, żeby to ogarnąć przy tego typu produkcie, nie? Plus czas, jeszcze im tłumaczę, że pewne rzeczy muszą, tak, wymagają czasu. Oczywiście i to na przykład ten produkt będzie się panu toczył przez rok, dwa i trzeba go będzie finansować cały czas, żeby to szło. No i wtedy jest takie zderzenie z tą ścianą. No i klient podejmuje decyzję, czy robimy, czy nie robimy, no i tak to wygląda. Dobrze, że mnie źle zrozumiałeś. To gdzie słyszeliście tego na żadnym wywiadzie, nie? Bo to chodzi o to, że masz dobrą prezencję, umiesz w przyjemny sposób powiedzieć coś, co jest tragiczne dla niektórych ludzi, bo bardzo często jest tak, że z naszym pomysłem siedzimy kilka lat, rozmawiamy z przyjaciółmi, palimy wiadra z nimi, rozwijając go w różne dziwne sposoby. Jesteśmy młodzi, mówimy sobie prawdę, nie? Bo to o to tutaj chodzi i nagle się okazuje, że rozbijamy się o ścianę ludzi, którzy są kompetentni. To taka bańka spekulacyjna, że ludzie otaczają się głupszymi od siebie, potem dziwią się, że jak trafią na mądrzejszych, to że wychodzą na durniów. A ty jesteś takim człowiekiem, który mówi, hola, hola, stary, ja tutaj nie rządzę, ale rządzi prawo, bo rządzi prawo na przykład europejskie. I dlatego chciałem cię też zapytać, zobaczymy, jak na to odpowiesz, jak patrzysz na patentowanie w Europie, a jak ma się do tego na przykład daleki wschód? Pytasz mnie, czy to jest skuteczne? Czy to jest skuteczne, bo czy byle jaki wujek Chen nie może zabrać mi patentu na mój kolorujący się długopis na tęczowo, czy na jakikolwiek inny kolor? Jak można to ochronić? No to wchodzą tak delikatnie w procedury, oczywiście, żeby nie robić z tego specjalistycznego wywiadu. Działa to mniej więcej tak, że jeżeli ty pierwszy zgłosisz rozwiązanie do urzędu patentowego, czyli byłeś pierwszy, to teoretycznie, na razie teoretyzujmy, ktoś z Chin nie może tego tematu też dla siebie opatentować, bo ty byłeś pierwszy. I bo strona była po polsku. No, nie ma to znaczenia, ale po prostu wiesz, nie może tego zrobić. Natomiast jeżeli pojawiłby się na zasadzie tego, że ktoś by importował ten długopis z Chin, czyli Polak załóżmy, no nie, no bo może być taka sytuacja, co to obchodzi jakiegoś Chińczyka, że w Polsce jest patent na coś tam. Oni sobie mogą tam to robić i w sumie legalnie, no bo mamy patent w Polsce, nie w Chinach, nie ma czegoś takiego jak patent na świecie, więc to też jest taka kluczowa informacja dla niektórych. To bardzo widzę, istotne. Że powiedziałeś o, więc dziękuję, też na przykład że to mówisz, tak, no po to się spotykamy. On może to robić w Chinach, może to sprzedawać w Niemczech, ale importować do Polski już tego nie powinien. Jeżeli się pojawi taki ktoś, kto to importuje, to odpowiada za to importer, więc teraz uwaga, sklepy internetowe i różni goście, którzy coś importują z Chin, uwaga na znaki towarowe, uwaga na patenty, bo czasami może być taka sytuacja, że to wy odpowiadacie za ten temat pod względem prawnym, no i to na was spoczywa odpowiedzialność nienaruszania tych patentów jako importerzy, nie? Ale się jaram tym, co mówisz. Czyli no, mogę sobie coś opatentować, ktoś to potem ukradnie mi, ja będę tylko czekał, aż zaleje fala dystrybucji, a potem zaleją mnie, znaczy ja zaleję ich pozwami sądowymi. Może tak być, może tak oczywiście być. Dawid, dobrze, że dzisiaj rozmawiamy, powiem ci, może tak oczywiście być. Pomysły. Natomiast jeszcze jedną rzecz tutaj dopowiem, taki przykład, wydaje mi się obrazujący ten problem, był taki, że jeden z jakichś gości, importerów właśnie, importował jakieś tam rzeczy z Chin. Powiedzmy, że to będzie suszarka do włosów. To nie była suszarka, ale niech to będzie taki przykład. No i w takiej suszarce może być 20 różnych patentów. No i się okazało, że tam był jeden patent naszego klienta. No i dzięki temu, że on ten patent miał, no to udało się tego gościa po prostu wyrzucić z rynku, nie? Ten produkt, który zawierał to rozwiązanie. No i tak to działa, nie? Więc jakby jest to skuteczne. Świetnie. No. Bo to bezwzględna konkurencja użyłaby tego względem twojego klienta, jeśli miałaby do ciebie dostęp. Tak. Czyli musicie mieć do niego dostęp tak naprawdę, bo dzisiaj 1000 złotych, być może kiedy to oglądasz, oglądacie to razem, to kosztuje już 10 tysięcy złotych. Oby, jak najbardziej, ale ceńmy się, nie? Tak, jesteśmy tutaj po to, żeby opowiadać o ekonomii, o rozwoju, bo mamy mimo młodych wyglądów, bo obydwoje mamy świetną fryzurę, to mimo tego mamy ograniczony czas, nie? I rzeczywiście, jeśli poświęcimy czas na to, żeby robić dla samego siebie dobrze, to dobrze, ale widzę, że ty poświęcasz te najlepsze lata swoje na to, żeby pomagać innym. Jak to wygląda? Bo chciałem
chciałem zapytać Cię od jeden, drugi temat, może jeszcze byś trzeci opowiedział, bo bardzo ciekawie słuchać tych rzeczy, właśnie case'ów takich bezpośrednich z Twojej swojej branży, z rynku. Co robicie ostatnio, nie? Co teraz takie wydaje się ciekawe, że można by było opowiedzieć? Wydaje mi się, że jednym z ciekawszych produktów i który wierzę, ogromnie wierzę po tym, co widziałem, jest taki bardzo prosty produkt, który się składa tylko z kawałka plastika, taśmy i w zasadzie tyle. Nazywa się to Pan Osłonka, jest to nowy brand, który będziemy tworzyć. Jest przeznaczony do branży budowlanej i w skrócie jest to temat, który pozwala bardzo szybko osłonić zawiasy okienne przed malowaniem. Chodzi o to, że jak mamy tą ściankę, która jest prostopadła do okna, czasami ona jest tak blisko zawiasu, że ciężko jest to po prostu zakleić ten zawias, nie? W ogóle oklejanie zawiasów jest problematyczne dla wykończeniowców. Tylko się nie robi po prostu, bo to się zmywa. No, nie lubią tego procesu, nie? Natomiast my zrobiliśmy taki produkt, który ma taką formę osłony na ten zawias, po prostu ucinasz kawałek tego elementu, dostosowując jego szerokość do tej długość, do szerokości, którą masz między tym zawiasem, odklejasz taśmę, naklejasz i to jest cały proces. I co więcej, dzięki temu produktowi zawiasy nie są oklejone, co znaczy, że można z nich korzystać, co znaczy, że okno można sobie uchylić albo otworzyć nawet. Czyli nie są przyklejone tak jak wcześniej były, bo wcześniej brało się normalną taśmę, zaklejało się na chama, nie? W kilku miejscach. I tak to nie pomagało, tak jak ty mówisz, ale zaklejało się na maksa. Tak. Dodatkowo kolejną zaletą jest to, że ten produkt jest dosyć długi i dzięki temu oklejamy kąt 90 stopni, który jest przy oknie na górze i na dole. To też jest problematyczne miejsce i tego nienawidzą wykonawcy. No i mieliśmy okazję prezentować ten produkt, nawet dzisiaj go mamy na stoisku ze sobą. To są jeszcze prototypy z Chin, które mają pewną wadę techniczną i jeszcze dlatego tego nie sprzedajemy, ale pokazywaliśmy ten produkt wykonawcom i ja pamiętam, jak pokazywał to mój partner, wynalazca właśnie w tym temacie. Ja wtedy obserwowałem publikę, nie? Co oni będą mówić, jak zareagują, no bo to była taka prapremiera tego, można powiedzieć, produktu. I jeszcze czegoś takiego nie przeżyłem, że gości mówi, wow, ale super, ale ekstra, ale to jest banalne, ale to jest mega, nie? Jak otworzyliśmy to okno, to było to samo. I ja tylko tak się śmieję, że widziałem, jak dolary z nich wyskakują w tym momencie, nie? Tak. Bo to mi pokazało, jaki to był problem dla nich faktycznie i co my rozwiązaliśmy w tym momencie i że musimy ten produkt dowieść do końca. No i mam nadzieję, że do końca tego roku nam się uda to wdrożyć, dlatego że tak naprawdę jak weźmiesz to do ręki, to mówisz, wow, ale proste. Ale jak rozmawiasz z technologami, to jest hardcore. To naprawdę jest hardcore. No właśnie, bo wiesz co, to jest to. Do końca roku musicie to zrobić, bo początkiem lutego są targi Budma w Poznaniu. Jeśli wy rzeczywiście pojedziecie tam z ludźmi, z gotowym tym MVP powiedzmy, i z gotowymi próbkami pokażecie to tym ludziom, to wasze stoisko będzie albo okradzone, albo ogołocone. Mówię, kradnijcie, zabierajcie, jeśli chcecie, i tak mamy na to patent. Jeśli będziecie to sprowadzać, tak, to zarobimy. I żarty żartami, ale takie drobne rzeczy zmieniają świat, nie? Tak, tak, dokładnie. Rozumiemy właśnie, wiesz, mamy telefony, mamy rzeczy, które ktoś kiedyś musiał opatentować, ale to się składa z wielu dziesiątek rzeczy. Jak wydajecie sobie radę z dokumentacją tego wszystkiego? To kiedyś były wielkie archiwa, prawda, papierowe. Trzeba to teraz wszystko zdigitalizować. Wdrożyliście, rozumiem, jakiś specjalny CRM? Pytam z ciekawości, bo zarządzanie tak wieloma projektami bywa problematyczne. Tak, oczywiście, mamy CRM. Ja akurat bezpośrednio się tym zajmowałem. Mamy odpowiedni program do i sprzedaży, i zarządzania projektami. Drugi program do procedur używamy, więc jakby te kwestie mamy, wydaje mi się, w miarę ogarnięte fajnie. Ja pamiętam, że jak wchodziłem do naszej kancelarii patentowej, to bardzo nie lubiłem tych papierów i jak najszybciej chciałem to digitalizować. No i nasze udało mi się przekonać starszyznę, że digitalizacja jest fajna. Jak to zrobiłeś, Dawid? Muszę ci przerwać. Walka z betonem jest jednym z najcięższych, szczególnie w firmach rodzinnych, nie? Gdzie mówisz, tato, będziemy nagrywali TikToki. Ja nie będę tańczył. Nie? No wiem. Znaczy to jest taka kwestia, że już inni zaczęli to też robić. Ja to sam robiłem, nie obchodziło mnie to, że był wymóg papieru u nas. Mówię, ja tego nie robię, dajcie mi spokój. I w końcu zrozumieli, że jest duża oszczędność czasu. No i dzięki temu już sami to robią. Okej. Można to o wiele łatwiej przesyłać dalej i tak, tak dalej. Tak, oczywiście, oczywiście. Tutaj, tu się rozbijało bardzo często. A chciałem Cię zapytać o takiego znanego wynalazcę jak Nikola Tesla. Wiem, że nie mamy tego rozpisanego, ale jestem ciekawy, co pomyślisz. Co myślisz o nim? Nikolae, bo nawet nie wiem, jak się to odmienia, ale Tesla. Każdy słyszał, mało kto wie. Jak myślisz? Znaczy myślę, że to był człowiek nieprzeciętnie, za inteligentny chyba. On miał problemy raczej takie społeczne i przez to nie miał sprzedawać tych pomysłów, bo Edison na przykład miał tą cechę, że on fajnie to komercjalizował, a natomiast Tesla cierpiał na tym, że był zbyt inteligentny, nie był do ludzi i to blokowało te pomysły, żeby stały się jednak takie bardziej w jego czasach używane, nie? Niestety pośmiertnie
dorobił się niesamowitej sławy, ale to jest jednak, no mamy jedno życie, więc jednak wolałbym ja osobiście tę sławę zdobyć, jeżeli się udałoby. Chociaż to też nie jest dla mnie taki jakiś mega duży cel, ale tak przy okazji może bardziej powiedzmy, za życie, a nie pośmiertnie. Tak, bo to potem to dostają ludzie medale pośmiertnie. To komu to potrzebne jest? A to bardzo ciekawe, bo tak, do ciebie mogą, do was, do zespołu, trafiać różni geniusze. Mówiłeś też, że możecie im pomóc marketingowo, sprzedażowo, nie? I ty dokładnie robisz, załóżmy, że ten Tesla, nasz polski, gdzieś tutaj może nas słucha dzisiaj, nie? Trafi do was, ale rzeczywiście jest odludkiem, na przykład nie lubi grubasów. Ja jestem grubasem, nikogo tu przecież nie obrażam, nie lubi grubasów, Tesla ich nie lubią. Nie umiem się z nimi dogadać. Jesteście w stanie mówić, dobra, to słuchaj, daj nam jurysdykcję na tym, co stworzyłeś, przyjacielu, a my postaramy się to rzeczywiście sprzedać, zmonetyzować i puścić to w świat. Jest taka opcja oczywiście współpracy z nami. To jest ten model biznesowy, który chcę rozwijać, czyli produkty. To znaczy, jeżeli widzę, że klient jest fajny, bo ja nie patrzę bardziej na pomysły, tylko na klienta, czy się dogadujemy, czy razem chcemy to samo osiągnąć. Tak. I klient nie ma kompetencji, które trzeba mieć do tego projektu i ja klient chce i mi proponuje taki temat, to ja mówię, dobra, podpisujemy umowę, tak to może wyglądać, masz trzy opcje, wybieraj, co ci najbardziej pasuje. No i wtedy wchodzimy na przykład na udziały lub nasze usługi kosztują mniej i mamy jakiś udział, więc też mamy taki model przewidziany. No i wtedy te projekty po prostu się robią. Okej, okay, czyli mogę nie mieć też pełnej gotówki, pełnej ilości pieniędzy, nie mieć finansowania z banku, mieć swoje jakieś zaskórniaki. Wy będziecie potrafili wstępnie oczywiście określić, okej, okay, te 50 tysięcy wystarczy ci, ale tylko na pewnym etapie i jest duże prawdopodobieństwo, że potrzebujesz jeszcze drugich 50 tysięcy, nasz drogi kliencie, ale w międzyczasie jeszcze byś fajnie, żebyś coś zjadł, więc potrzebujesz tak, 150 tysięcy i możemy od ciebie dostać taki gotową, od twojego zespołu taką gotową mniej więcej rozpiskę, dobrze to zrozumiałem? I tak nie, może aż tak szczegółowo nie, to bardziej na konsultacji jestem w stanie pi razy drzwi określić, jaki tu kapitał może być potrzebny do tego produktu, ale jeżeli nie wiem, to też mówię klientowi, wiesz co, nie wiem, w sumie nie wiem, ile to będzie kosztować, jeszcze czegoś takiego nie robimy. No właśnie, bo są różne branże takie specyficzne, tak. Załóżmy, że ktoś jest, nie wiem, technologiem broni, prawda, wymyślił broń soniczną, która zmiotła jego sąsiada z balkonu, nie, bo go nie lubi i teraz chciałby to sprzedać, ty mówisz, nie mam pojęcia, ile kosztuje budowa broni sonicznej, czy w ogóle mamy jakieś, ale wiesz na przykład, że nie mam możliwości, żeby ktoś produkował broń bez zezwolenia. Tak. To na tej zasadzie, tak, wybacz tą groteskę, ale chodzi jakby o całą tak, koncepcję. Powiedzmy na tej zasadzie, że widzę, że tutaj będzie taki problem, albo jeżeli powiem klientowi, że słuchaj, no to tutaj będzie proces tworzenia form wtryskowych, na co musisz mieć 50 tysięcy minimum, więc to będzie no, na dzień dobry, na uścisk dłoni u prezesa, gdzie tam formy ci zrobią, ale jeżeli dzisiaj tego nie masz, to rozważmy może inną technologię, albo zróbmy ten produkt inaczej, zróbmy to termoformowaniem powiedzmy, albo zróbmy to na drukarkach 3D, posprzedawajmy pierwsze 1000 sztuk, zobaczymy w ogóle, czy temat siądzie i może wtedy ci się to uda, nie? Może wtedy zrobisz przedsprzedaż i ten kapitał zdobędziesz i wtedy wykonasz to taniej i większej ilości, nie? Więc jest na to kilka, wiadomo, rozwiązań, nie? My jak produkt, ten skrober też robimy, to teoretycznie tam też jest część z tworzywa sztucznego, ale nie robimy tego poprzez formy wtryskowe, tylko stosujemy masz obróbkę skrawaniem, nie? Bo okay, to jest po prostu tańsze Kręce, dla nas, tak, CNC. Bo to jest dla nas tańsze na tym etapie i po prostu też rynek nie jest aż tak duży, żeby inwestować w formy wtryskowe dla tego produktu, nie? Przynajmniej tak uznaliśmy. Masz zespół, pomagacie na etapie przygotowania, pomagacie na etapie wdrożenia podstawowego produktu i potem dystrybucji. Jaki dalszy rozwój, Dawid? Co bym się jeszcze, jak to się rozwinie w 10 lat? Wiesz co, teraz mam taką ambicję, żeby stworzyć taką Akademię Wynalazca TV, to jest taka robocza nazwa w tym momencie. Przez to, że widzę, że mam coraz mniej czasu i chcę go chyba mieć coraz mniej dla klientów, jednocześnie chciałbym im pomagać poprzez właśnie taką wiedzę, nie? Jest taki plan, żeby zrobić taki bardzo duży kurs, gdzie opowiem o tych wszystkich procesach, o tym problemie, o tych etapach bardzo szczegółowo. Zaproszę też gości, na przykład ziomka, z którym współpracujemy z tym CE, bo ja tego bezpośrednio też nie robię, tylko mam do tego człowieka sprawdzonego i myślę, że z nim wywiad też byłby ciekawy na takim kursie. Natomiast dalszy rozwój mój, no to myślę, że to będą produkty po prostu, jednym słowem, czyli coraz więcej produktów, coraz większe obroty i tworzenie takiej firmy, która ma kilka marek i po prostu specjalizuje się w kilku branżach, nie? Na przykład budowlana, na przykład elektryczna i jeszcze innych kilka.
Również beauty na przykład mamy, jeden produkt. Myślę, że to będzie rozwijało się wykładniczo i trzeba będzie przygotowanym do optymalizacji poprzez ludzi. To praktyka Azbirowa podpowiada mi, że największym problemem są ludzie, którzy dowożą tematu. Nie? Tym bardziej cieszę się, że na tak wczesnym etapie trafiłeś do nas, bo tutaj jest mnóstwo takich rodzynków oszlifowanych, nieoszlifowanych diamentów i znalezienie się między odpowiednimi ludźmi to jest to, czego dokładnie potrzebowałeś. A takiej dawki dobrej i kompetentnej energii od ciebie nie spodziewałem się sam. Więc jestem zachwycony, że na tym etapie za 20 lat tego faceta prawdopodobnie nie będziecie w stanie nawet spotkać na ulicy, będziecie się musieli umawiać. Ja to widzę, to czuję i powiem tak, jaram się w ogóle, czekamy cały czas, jak będzie się to rozwijało, pojawia się u nas, bądź pojawia się regularnie. Pojawia się, pokazuj to wszystko, bo jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko się pozmienia, jak będzie się rozwijało. Oby takich więcej Tesli, którzy gdzieś siedzą z mamą, pletą koszyki wiklinowe gdzieś w piwnicy, z tatą spawają jakieś rzeczy, jak Łągiewka, znany tak. Wszystkim, przypomnijmy tu przy okazji to ważne nazwisko, jeśli nie wiecie, wygooglujcie pan Łągiewka, co zrobił, bo przez lata nauczono nas tylko prostych rzeczy. Ile ości ma karp, jakiej długości jest warta, jak szeroka Wisła jest w pewnych miejscach, a nie potrafimy resuscytować. No to gdzie możemy robić innowacje? Możemy robić to właśnie tutaj z Dawidem. Dawid, serdecznie ci dziękuję. Nie? Dziękuję również. Dzięki, piękne. Pijemy piątkę, zbijmy piątkę, może to by się nagrało.